Powoli dopływamy do wyspy Ladik. Do naszego guesthouse'u. Strasznie tu capi jakimiś bawułami, ale podobno to jest atrakcja. Przejażdżka na rydwanie z bawułami. Nie widzieliśmy jeszcze. Bonjour! Ostatnie podejście. Powoli docieramy. Trochę pod górę. Gorąco. Bonjour. Dotarliśmy na miejsce. Pani poczęstowała nas sokiem, a Rafał wypełnia dokumenty. Zapraszam do naszego nowego guest house'u na wyspie Ladik. Ten jest naprawdę super. Gona pokażę. Rafał próbuje wytrzymałość. Takie kwiaty mamy w domu, w doniczce. Mają jakieś 2 metry, a tu są olbrzymie. Mijamy jakieś gospodarstwo, hodują jakieś roślinki, tam widzę kurczaczki gdzieś. A na drzewie papaje, prawie do rwania. Tam jest jeszcze jedno drzewo, spójrz. Ale ja nie wiem, jak te owoce się nazywają. Też nie wiem, ale chciałbym je spróbować. Hello! Idziemy na zakupy, rozglądamy się. I co widzimy? Zwierzątko domowe. Trochę wyrośnięte. Tutaj żółwik.
Chyba mu się podoba. Ale lubię tu. Aż się podniósł wrażenie. Boże, jakie ma nogi. No, ale zobacz, jak lubi, tak? Nie bój się. Zamiast pieska jest żółw. Wchodzimy na plantację wanilii. A jak to wygląda? To są strąki. To nie? Jest właśnie wanilia. A są tutaj takie malutkie. One będą dopiero kwitły. No to poszukamy kwiatki. Pięksy. Tak to. Chyba, że akurat nie ma. Kwiatek. To jest z bliska kwiatka. Mhm. Jak wygląda kwiatek wanilii? Tam drugi. O. Ale wanilii dłużej. Nie widać na razie. Ale kwiaty znaleźliśmy. Rafał pani zapyla kwiatki, a bonjour. Thank you. Mamy wreszcie wanilię, nie kwiatka, tylko już prawie gotową wanilię. Jeszcze zielona, ale już jest. Mhm. A na czym ona rośnie? Z tego co widzę, to chyba akacja jest sadzona i służy za podporę. Trochę przycięta i bezproblemowa tyczka. Idziemy na najładniejszą plażę na Ladik. Podobno też najładniejsza na całych Seszelach. Sprawdzimy za chwilę. Zapowiedź tej plaży. Dobra, to jest święta.
Idziemy na następną plażę. Takim czymś. Ciekawe, czy damy radę. Za schody. To chyba dobra ścieżka. To znaczy, że nie pobłądziliśmy. Tu, w skałę. I tu idziemy w bok. To taki bunkier. Ty, to nie na plażę, tylko... Doszliśmy, ale do czyjegoś domu. Jest tam ścieżka? Nie. Nie, to jest chyba tu. Ktoś tu mieszka. A to nie będziemy wchodzić. Doszliśmy do miejsca, gdzie produkowano koprę z kokosów. A to jest pozostałość po produkcji. Co tu mamy? To chyba jest tłocznia oleju kokosowego. Local spices, nutmeg, cinnamon. Smell this, you can bring it with you. No, it's fine. What is it? Thank you.
Teraz będziemy testować przed chwilą zakupione lody przy szkole. Sprawdzę, czy waniliowe. Dobra. Dobra, kończ filmować i mówię. Wchodzimy do kościoła zobaczyć przygotowania do pierwszej komunii świętej. Jakiś kogut mnie pogoni. I to się nazywa natura i wolny wybieg. Niesamowite. Thank you.
Robimy krótką przerwę na ice coffee. Na kolejnej plaży. Ja filmuję, a Ilona odpoczywa. Ewidentnie osłabła. Jestem twardym, zje? Nie. Dobre? Sobie pomaga. No mówię, że jak mu się gdzieś zaplęta, to umie sobie poradzić. Aha. Jakoś musi sobie radzić. Jeszcze coś? Jeszcze? Tak.
Idziemy główną ulicą Labik. Jest koło 3 godziny. Dzieciaki wyszły ze szkoły. A tu szpital? To jest miejscowy szpital. Poczekalnia na dworze. Bo my tak jakoś pod prąd idziemy. No, prawo, prawo, no nie wygadzimy. Dobrze, nie? Tu się coś buduje. Kanał. Dzięki temu się może schować. Patrz, jakie ma oczy. Z palcem nie dość. Lody waniliowe. Pani ma tak dobry, że przyszliśmy drugi raz. Tak jest. I wafle do lodów, tak? Tak jest. Wafle do lodów. Kapłanik prosto z Polski. Super. Kogo? Chcę pan, żeby
Well, for the phone, you have to change the route. This one is going to Kuala. Okay. You have to change the route. Which is a ticket, right? Okay. Lajik, Kuala. Yeah. And Lajik, Kuala. Kuala, my office. You have to use these two from here to Kuala. Okay. Kuala. You have to change the route. Okay. Jesteśmy w porcie w Ladik. Idziemy na prom i zmieniamy wyspę. Thank you.